Nawet nie chcę trzynastki, nie chcę czternastki, chcę, żeby było normalnie. Pani nie chce tego. Dlaczego? Chcę, żeby było normalnie. A teraz nie jest normalnie. Nie, teraz nie jest. Czyli co, rząd do zmiany? Jak pani ocenia wyniki wyborów? W skrócie. Czy jest pani zadowolona, że opozycja, bardzo jestem, opozycja przyjęła władzę? Happy jestem. A dlaczego jest pani happy? Że PiS przegrał? Że jest podział i że wreszcie nie jedna partia będzie rządzić. Czyli dobrze, że trzy partie będzie, że trzecia droga PSL. Jeszcze pytanie, co powinni zmienić teraz po wyborach? Co jest do zmiany tak najbardziej? Powinni się seniorami zająć. A co trzeba zmienić? Powiedzmy, nowy rząd jest, nawet ten Tusk wygrywa. Co powinien zmienić? Nie wiem, proszę pana. Zmienić wszystko to, co jest złe, co jest na złe? Dobre. Na przykład zostawiamy te 13, 14, 800. No niech będą, zostawiamy. Bo to taka wspomoga, chyba że jakiś jeszcze inny plan wymyślą, że ludzie... Ale pomoc trzeba, tak? I starszym, i... No wszystkim trzeba pomagać. Coś musi być, tak? No pewnie. A służba zdrowia? Do zmiany na przykład? Więcej pieniążków tam przeznaczyć, czy te kolejki były krótsze? No dla służby, no więcej wykształconych w tym kierunku. Więcej lekarzy, tak? Tak, lekarzy, pielęgniarek, żeby starsi ludzie mieli dostęp, żeby pielęgniarki przychodziły do ludzi starych. Darmowe leki jakieś powinny być dla emerytów? Darmowe to są. Sam. Jest trochę tych darmowych leków. Ale powinny być w dalszym ciągu? To dobrze. Więcej powinny być dalej te darmowe leki? No powinny być, chyba że wie pan, że nam podwyższą dwa razy emeryturę. Waloryzacja większa by się przydała? Ile po tej waloryzacji pani musiała mieć co najmniej? No. Proszę o pytanie, jak pani sobie radzi z drożyzną, sądy internetowe? Czy jest ciężko pani, jak to wygląda? Normalnie, no. Inflacja jest, to trzeba się do wszystkiego przyzwyczaić. Jak pani myśli, skąd się wzięła inflacja? Proszę? Przez kogo ta inflacja? No, jak to przez kogo? Przez wojnę na opinii mówią, że przez Kaczyńskiego. Czy pani nie wierzy w to, że rząd? Tylko co cena świeci, tak? Oczywiście. A jak sobie rząd radzi według pani? Jest pani zadowolona z rządu? Czy Kaczyński dalej powinien być w rządzie, tak? Bo już niestety mówiłem, że wiek za duży. Pani... Bardzo dobrze, że rządzi. Przynajmniej trzyma trochę brygadę. To wszystko. A Morawiecki na przykład? Morawiecki? Najmądrzejszy człowiek. Najmądrzejszy, tak? Oczywiście. No. Niektórzy mówią, że jest złodziej tego, żeby nie Morawiecki, to by nic tu nie było. A Duda? Prezydent. Duda jest dobrym prezydentem. Bardzo go chwalę i cenię. Czy zmienia pani coś teraz w rządzie, czy ogólnie w Polsce jakąś, nie wiem, gospodarka, może służba zdrowia, czy coś? Wszystko jest dobrze, idzie tak jak potrzeba, według mojego zdania. Czyli tak jest dobrze? Tak jest, no. A Tuska pani nie chce powrotu, rozumiem, tak? Czasem ten złodziej to jest złodziej. Ale co ukradł? To jest złodziej i to jest, proszę pana, on powinien dawno już siedzieć. Za co? Za co? Za to wszystko, co pokradł. No. Dobrze, dziękuję. Miłego dnia. Pytanie. O wybory pytam. Jak pani po wyborach? Jakie wrażenia po wyborach? Cieszy się pani, że PiS stracił władzę, czy nie bardzo? Czy bardziej pani z opozycją, czy bardziej za PiS-em była? Nie, no ja byłam lepiej za PiS-em, bo... Czyli pani nie zadowolona za bardzo z wyborów? Że PiS stracił władzę raczej, no bo jak się połączą wszystkie partie? No właśnie, że nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, ale wolałabym, żeby PiS wygrał. No teraz raczej wiadomo, że PiS nie wygrał, bo się oni połączą, trzecia droga i tak dalej. Właśnie o to chodzi.